Sława Chwierut. Ojciec w dom. Długo wyglądałam na cień ojca. Jego ciężkie wojskowe buty jak stado mrówek, jak kołatka przy drzwiach. Skrzypiały deski podłogi pod mocną podeszwą. Czekałem jak kotka Altonka, która niecierpliwie się wierciła na ulubionym fotelu gospodarza. Dwie lalki i szary miś na parapecie zamiast kwiatów. Ojciec szedł przez pole z teczką mleka. Chlupało, zamknięte w plastikowej butelce po oranżacie. Przydział zakładowy, który codziennie dostawał, gdy wracał, było już lekko skwaśniało. Wyżyło się na kolację. Mama zawiedziona widokiem taty. Nie mogło zrozumieć, że dzień podobny do siebie, jak dwie krople wody. Jasny pokrowiec, zaplamiony i zmięty. Jakby przeszedł wojnę. Odór alkoholu rozpływał się po izbie jak perfum najlepszej marki. A ja się cieszyłam widokiem, jakbym dostała lody.